Też masz aparacik? A, jasne. Duże gabaryty, proszę, ja ciebie. No, z tego przynajmniej obejmiemy jeszcze. Pisało paskiem do dołu. Trzeba się nauczyć czytać. Nie czytałem. Tam rys, jedziemy w Warszawę. No tak myślę. To jest Belweder, to nie jest podróbka, to nie jest Photoshop. Jesteśmy w Warszawie. Ale jest o. Tanta porajta. Co macie? Wiewiórę? Widzę ją, nagrywam. Was kocham, bo po to przyszła, żeby was usłyszeć, a wy i wspaniałą prognozą na przyszłość, bo też przecież nie wszystko jest do zdobycia tu i teraz. Wszystko jeszcze jest przed wami. Ta energia, która towarzyszy temu wszystkim, temu, co sobie nastanie, temu, co sobie
Polskie Radio Warszawa. Słuchacie audycji Lato z Radio. O kurna, gdzieśmy weszli? Ekipa. Taka mała ambasada. Okno trochę jak z Concordu. Pięknie. 1100 ujęć. Tam ten łuk był taki kolorowy. No tak, bo żeśmy tu wysiadali, tu jest ten ogród. Tutaj jest ten pałac w Wilanowie. No. Jesteś. Dokładają tam co jakiś czas. Kogoś to daje. A będzie. Już. Który delektuje się bułką i delektuje się muzyką. Pan podchorąży uzyskał najwyższą średnią w toku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydaj. Szkoła prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia dla strażaków oraz osób cywilnych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Widzę.
Czy karmelitów? O, widzisz, tak sorry, w karmelitach. Karmelitans. Dziękuję.
Kurze twarz. No i właśnie. A ja zabranka na mnie wpadła. Co tu? Aha. Thank you.
mamy pałac kultury skoczny po tej stronie. I nic nie wygrasz. Jak nie? Bilety wygrałem do kina. Czyli jedziemy gdziekolwiek? Uwaga, pociąg. Kierunek Gabata. Następna stacja Rokusz-Arsenał. Że jest jeszcze jakieś jedno.